10 zapomnianych polskich bohaterów. Halina Szymańska, polska agentka wywiadu brytyjskiego, znana ze swoich kontaktów z admirałem niemieckim Wilhelmem Canarisem, żona generała Antoniego Szymańskiego, po II wojnie światowej generała Kazimierza Wiśniowskiego. Urodziła się w 1906 roku. W chwili wybuchu II wojny światowej znajdowała się w Polsce. Po zajęciu Polski przez Niemców nawiązała kontakt z admirałem Canarisem, z którego pomocą przedostała się do Szwajcarii i osiadła w Bernie. Tam prawdopodobnie już w grudniu 1939 roku uzyskała kontakt z rezydentami polskiego wywiadu wojskowego. Współpracowała z twórcą prężnie działającej brytyjskiej siatki wywiadowczej Alanem Dallesem i pośredniczyła w kontaktach z Canarisem, który był przywódcą niemieckiej antyhitlerowskiej organizacji Schwarze Kapelle, aż do momentu jego aresztowania w 1944 roku. W czasie wojny Polka została zatrudniona na etacie w polskim poselstwie w Bernie, co legalizowało jej działalność. Przekazywała aliantom informacje pochodzące ze sztabu generalnego Wehrmachtu. Istnieją przypuszczenia, że Brytyjczycy nadali jej kryptonim Knopf, określając jako niezwykle cennego agenta o szczególnym znaczeniu. Uzyskała brytyjskie obywatelstwo dla siebie i trzech córek oraz gwarancję wojskowej emerytury. Na podstawie akt można wnioskować, że były wśród nich plany ewentualnego zamachu na Hitlera. Po wojnie znalazła się w Wielkiej Brytanii, gdzie za zasługi wojskowe otrzymała wojskowe uposażenie. Udzieliła tylko jedynego wywiadu dla telewizji BBC, nie spisała swoich wspomnień ani nie upubliczniła żadnych sensacyjnych historii. Andrew Kennedy, agent brytyjskiej tajnej służby kierownictwa operacji specjalnych. Urodził się w 1912 roku w Łabuniach koło Zamościa jako Andrzej Kowerski. Ukończył szkołę podchorążych kawalerii, został podporucznikiem rezerwy. Został wprowadzony przez Krystynę Skarbek do służby w brytyjskiej tajnej służbie wywiadowczej. Tworzyli parę w życiu i na służbie. Pomimo protezy jednej nogi odbył kurs podochronowy. Chciał być zrzucony do Polski, został wysłany do Londynu na dalsze szkolenie. Ukończył tam kurs oficerów łącznikowych. Został jednym z najaktywniejszych agentów brytyjskich. W czasie jednej z wypraw z Polski na Węgry Andrzej Kowerski z Krystyną Skarbek transportowali część prototypu polskiego działa przeciwczołgowego. Został majorem armii brytyjskiej. Związek Kowerskiego i Skarbek trwał do jej tragicznej śmierci w 1952 roku. Zmarł w 1988 roku i został pochowany na własne życzenie w grobie Krystyny Skarbek na katolickim cmentarzu w północno-zachodnim Londynie, Wielkiej Brytanii. Jan Rodowicz, pseudonim Anoda. Harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i AK. Po agresji III Rzeszy i Związku Radzieckiego na Polskę i niemieckiej okupacji Warszawy w październiku 1939 roku został członkiem Szarych Szeregów. Brał udział w wielu akcjach małego sabotażu w ramach organizacji Wawer. Jednocześnie uczył się na tajnych kompletach gimnazjum Batorego. W 1941 roku uzyskał maturę. Podczas powstania warszawskiego walczył na Woli jako zastępca dowódcy. Został tam ranny, skąd trafił do szpitala. Po wyjściu ze szpitala nawiązał kontakt z dawnymi kolegami z batalionu Zośka, którzy przeżyli powstanie warszawskie. W 1948 roku został aresztowany przez komunistów podczas brutalnego śledztwa w siedzibie MBP przy ulicy Koszykowej. Zmarł. Według prokuratury i UB przyczyną jego śmierci był skok samobójczy z okna czwartego piętra budynku. Być może został jednak z niego wyrzucony lub został zamordowany w innych okolicznościach. 12 stycznia 1949 roku jego ciało zostało w tajemnicy przewiezione do zakładu pogrzebowego, a następnie pogrzebane na cmentarzu powązkowskim. Rodzinę o jego śmierci powiadomiono dopiero 1 marca. 16 marca powiadomiona przez grabarza o miejscu pochówku rodzina przeprowadziła ekshumację i trumnę umieszczono w rodzinnym grobie na Starych Powązkach. Stefan Aleksander Okrzeja, pseudonim Witold. Robotnik, członek Polskiej Partii Socjalistycznej i Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, działacz niepodległościowy i socjalistyczny. Najważniejszą i ostatnią akcją bojową Stefana Okrzei był udział w głośnym zamachu na znienawidzonego przez ludność Warszawy Oberpolizmajstra, pułkownika barona Karla Nolkena.
26 marca 1905 roku oddział Polskiej Partii Socjalistycznej podzielił się na dwie grupy. Ta pod dowództwem Okrzei miała rzucić bombę na 7 cyrku policji na Pradze, by spowodować przybycie Norkena na miejsce zamachu. Druga grupa pod dowództwem Bronisława Żółkowskiego i Aleksandra Prystora miała zaatakować Norkena. Akcja nie powiodła się. Siedzący w powozie Oberpolizmeister odbił ręką rzuconą przez bojownika bombę. To też w efekcie eksplozji został ciężko ranny, ale przeżył. Okrzeja natomiast, nie mając odpowiedniego doświadczenia, rzucił bombę na cyrku ze zbyt małej odległości, przez co sam został ranny i ogłuszony. W efekcie stracił orientację i zamiast do bramy skręcił w podwórze. Zaatakowany przez rewirowego ostrzeliwał się, raniąc śmiertelnie policjanta. Schwytany został, pobity do nieprzytomności. Okrzeja został uwięziony w pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Po aresztowaniu Okrzeja odbyły się demonstracje w całym mieście. 13 czerwca 1905 roku Stefan Okrzeja stanął przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie. W tym dniu Polska Partia Socjalistyczna wezwała do strajku powszechnego. Okrzeja został oskarżony o należność do tajnego stowarzyszenia, kontakty z Polską Partią Socjalistyczną oraz zabójstwo. Jego obrońcą był założyciel Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Stanisław Patek. Wyrokiem sądu został skazany na pozbawienie praw i karę śmierci przez powieszenie. Sąd zwrócił się jednocześnie do generała gubernatora warszawskiego z prośbą o złagodzenie kary. Wniosek nie został uwzględniony. Wyrok wykonano 21 lipca 1905 roku na stokach Cytadeli. Straconego pochowano ukradkiem w nieznanym miejscu. Bolesław Małojec, pseudonim Apostoł. W czasach przed II Rzeczpospolitą Polską mieszkał w Łodzi. Następnie uciekł do Moskwy, gdzie studiował na Komunistycznym Uniwersytecie Mniejszości Narodowych Zachodu. W latach 35-36 był członkiem sekretariatu Komitetu Centralnego Komunistycznego Związku Młodzieży Polski. Samowolnie, bez zgody władz partyjnych, wyjechał do Hiszpanii ogarniętej wojną domową, zasilając szeregi koalicji antyfrankistowskiej. Początkowo walczył w batalionie imienia Grigoria Dymitrowa. Jako wyróżniający się żołnierz otrzymał stopień porucznika i został szefem sztabu batalionu. Jako jedyny z Polaków walczących w Hiszpanii otrzymał z rąk premiera Hiszpanii najwyższe odznaczenie bojowe Republiki Hiszpańskiej, medal za dzielność. We wrześniu 1938 roku został dowódcą Centrum Demobilizacyjnego Brygad Międzynarodowych. Po przejęciu władzy przez faszystów w Hiszpanii udał się do Francji. W styczniu 1939 roku zamieszkał w Paryżu. Od stycznia 1940 roku przebywał w Związku Radzieckim. Tworzył tam memoriały dla władz radzieckich, wskazując na konieczność odbudowy Polski oraz struktur komunistycznych, aby walczyć z Hitlerem. Od jesieni 1940 roku był w szkole politycznej w Nagornoje, potem w Puszkino pod Moskwą. Zmarł 29 lub 31 grudnia 1942 roku w Warszawie. Prawdopodobnie został zamordowany przez komunistów. Co prawda nie jest do końca pewne, kto go zamordował, jednakże biorąc pod uwagę jego ambicje, patriotyzm czy współpracę z Armią Krajową, był bardzo niewygodny dla władz komunistycznych. Dodatkowo propaganda PRL całkowicie przemilczała jego postać. Jerzy Tomaszewski, pseudonim Jur. Gdy wybuchła II wojna światowa, w wieku 14 lat został łącznikiem przy dowództwie obrony przeciwlotniczej. Podczas okupacji hitlerowskiej działał w konspiracji, mieszkał na ulicy Tamka 23. W 1940 roku ukończył tajny kurs techniki fotografii prowadzony przez profesora Romana Niemczyńskiego. W 1941 roku został skierowany przez delegaturę rządu na kraj do niemieckiej firmy pracującej na potrzeby propagandy III Rzeszy. W Fotorisie, bo tak się nazywała ta firma, działała tajna komórka, która zajmowała się przechwytywaniem zdjęć niemieckich. Na jej czele stał inżynier Andrzej Honowski. Najbliższym jego współpracownikiem był Mieczysław Kucharski. Przechwycone przez konspiratorów zdjęcia poddawane były specjalnemu procesowi obróbki, a następnie przewożone przez konspiracyjnych kurierów do rządu w Londynie. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, został jednym z fotoreporterów. Fotografował na Powiślu, w Śródmieściu Północnym i Południowym oraz na Bliskiej Woli. 8 września w okolicy ulicy Tamka został ciężko ranny. Ostatnie zdjęcie wykonał leżąc w bramie rodzinnego domu. Wkrótce dostał się do niemieckiego obozu jenieckiego, skąd uciekł
dzięki pomocy matki Danuty Pucharskiej, sanitariuszki. Na początku 1945 roku wrócił do Warszawy. Jego autorskie fotografie ocalały dzięki konspiracyjnej działalności powstańców. Jerzy Tomaszewski należał do Rady Honorowej Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. W 2007 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 2016 roku. Władysław Gnyś. Polski lotnik wojskowy, pułkownik, pilot Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari. W dniu 1 września 1939 roku do walki przystąpił już o godzinie 7 rano. Wystartował wtedy do lotu bojowego z lotniska polowego w Balicach razem z kapitanem Mieczysławem Madweckim. Startujące samoloty zostały zaskoczone przez nadlatujące po bombardowaniu Krakowa niemieckie bombowce. Gdyś nie dał się zestrzelić, a następnie sam zestrzelił dwa niemieckie bombowce. Były to pierwsze samoloty niemieckie zestrzelone przez polskiego pilota myśliwskiego w II wojnie światowej. Fakt ich zestrzelenia jest jednak kwestionowany przez wielu badaczy przypisujących zniszczenie samolotów kolizji po unikach od artylerii przeciwlotniczej. Po upadku Polski poprzez Rumunię trafił do Francji. Po kapitulacji Francji udał się do Anglii, gdzie zamieszkał w Liverpoolu. W 1943 roku dowodził eskortą w 316 i 309 Dywizjonie Myśliwskim Ziemi Czerwieńskiej. Od 1944 roku sierpnia dowodził 317 Dywizjonem Myśliwskim. W styczniu 1945 roku rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Lotniczej. Pod koniec życia nawiązał kontakt z Frankiem Neubertem, pilotem, który w 1939 roku zaatakował polskie samoloty i zestrzelił kapitana Mieczysława Medweckiego. Prowadzili ze sobą przyjazną korespondencję i spotkali się kilkukrotnie. Pierwszy raz w 1989 roku, w okrągłą 50. rocznicę boju nad Balicami. Znajomość kontynuują dzieci pilotów. Zmarł w 2000 roku. Jacek Kuroń, polski polityk, historyk, działacz tzw. czerwonego harcerstwa, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, kawaler Orderu Orła Białego, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej w roku 1995. Jeżeli chcecie posłuchać pana, to zapraszam was na mój kanał Archiwum Historyczne, gdzie umieszczam archiwalne nagrania, w tym wywiad właśnie z Jackiem Kuroniem. Przeżył II wojnę światową, tragiczne doświadczenia z przeszłości radził pozostawić historykom. Nie powinny one według niego utrudniać współczesnych stosunków i budowania pokojowej przyszłości oraz przyjaźni między narodami. Opowiadał się zawsze za szukaniem dialogu i porozumienia przeciwko przymuszaniu innych do wyznawania win. Wskazywał, że należy mówić o winach własnych, licząc na stworzenie sytuacji dialogu. W 2002 roku był jednym z inicjatorów i uczestników modlitwy polskich polityków, dziennikarzy na cmentarzu we Lwowie nad grobami polskich i ukraińskich żołnierzy poległych w bitwie o Lwów w 1918 roku. Publicznie występował także przeciwko łamaniu praw człowieka w Chinach i Tybecie. Pod koniec życia miał poczucie porażki i transformacji ekonomiczno-społecznej, związanych z tym barier społecznych, zbyt wielkiego marginesu biedy, pozostawienia dużych grup poza aktywnością społeczną, udziałem w kulturze, słabości ruchów samorządowych. Wiązał to z dominacją jednej ideologii, liberalnego kapitalizmu, zaspokojeniem wyłącznie potrzeb materialnych, wyobcowaniem kultury i wyalienowaniem człowieka. Nadziei na przyszłość upatrywał w rozwoju kształcenia oraz związanej z tym większej aktywności młodych. Szukał też kontaktów z ruchami antyglobalistycznymi. Tym problemom tak naprawdę poświęcił całe swoje życie. W Warszawie znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona właśnie jemu oraz w wielu miastach nazwano ulice jego imieniem, m.in. we Wrocławiu czy też we Lwowie. W ramach Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Bednarska powstało wielokulturowe liceum humanistyczne imienia Jacka Kuronia. W 2020 roku na ścianach budynku liceum ogólnokształcącego imienia Jacka Kuronia w Warszawie powstał mural patrona szkoły. Marek Edelman. Po agresji Niemiec na Polskę razem z przyjaciółką wyjechał z Warszawy. Po powrocie do miasta jesienią 1939 roku zatrudnił się jako goniec w szpitalu, gdzie pracowała jego
matka. W 1942 roku był wśród założycieli żydowskiej organizacji bojowej. Uczestniczył w powstaniu w getcie warszawskim, dowodząc powstańcami na terenie tzw. szopu szczotkarzy w rejonie ulic Świętojerskiej, Wałowej i Franciszkańskiej. Po śmierci Anielewicza w 1943 roku został ostatnim przywódcą bojowników podczas walk w getcie. Dwa dni później wraz z grupą żydowskich żołnierzy przedostał się kanałami na ulicę Prostą. Uczestniczył w powstaniu warszawskim w szeregach Armii Ludowej na Starym Mieście, a następnie po ewakuacji kanałami na Żoliborzu. W Armii Ludowej posiadał stopień podporucznika i pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu. Wraz z innymi żydowskimi powstańcami został wyprowadzony poza Warszawę, umieszczony w szpitalu i zaopatrzony w fałszywe dokumenty. Edward Godlewski, pseudonim Garda. Urodził się w 1895 roku. W szeregach 14 pułku ułanów jazdowskich brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Dowodził stopniu podporucznika służby stałej kawalerii, kolejno plutonem, szwadronem. Wyróżnił się szczególnie w boju pod Niestanicą 14 sierpnia 1920 roku. Swoim 14 pułkiem dowodził również podczas kampanii wrześniowej. Walczył na czele pułku w składzie Podolskiej Brygady Kawalerii nad Bzurą. 19 września sławił się szarżą pod Wólką Węglowską. Rozpoczął szarżę konną na niemieckie oddziały, przebijając się przez działa i czołgi i dostając się do oblężonej Warszawy. To on odpowiada za decyzję nie doprowadzania do wybuchu powstania w Krakowie, w momencie gdy wybuchło powstanie w Warszawie. Otóż generał Burkomorowski zakładał, że powstanie wybuchną dwa. Jedno w Warszawie, drugie w Krakowie. W Warszawie wypełniono rozkaz Burkomorowskiego, w Krakowie tej decyzji nie podjęto. Sam Godlewski został aresztowany w 1944 roku przez Niemców. Trafił do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie zmarł z głodu na kilka dni przed wyzwoleniem. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę oraz zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.